Bezpieczeństwo danych jest bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia swojego SaaS-u, czy po prostu każdej innej aplikacji lub platformy online. Także jeżeli jesteś twórcą tego rodzaju rozwiązań technologicznych, no to ten odcinek podcastu zdecydowanie jest dla ciebie. I z tego powodu, że to bezpieczeństwo jest bardzo istotne, no to zaprosiłem wybitnego specjalistę, mogę tak powiedzieć, właśnie w tym zakresie, czyli Kamila Porębińskiego. Rozmawiałem z nim m.in. o zabezpieczeniach platform SaaS-owych, o błędach ludzkich, które są bardzo istotne i w jaki sposób prosto te błędy można rozwiązać. Sprzedaliśmy za darmo kilka fajnych smaczków. Jeżeli będziesz miał lub miała jakiekolwiek pytania związane z bezpieczeństwem, to napisz do mnie lub do Kamila. Możesz napisać do nas na maila lub po prostu znaleźć nas w social mediach. Dogramy wtedy kolejny odcinek właśnie z odpowiedziami na wasze pytania. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to krótko o mnie. Ja nazywam się Arkadiusz Szczudło. Jestem prawnikiem, który specjalizuje się w obsłudze prawnej branży technologicznej. Jestem partnerem zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, gdzie prowadzimy różnego rodzaju wdrożenia prawne, na przykład aplikacji SaaS-owych, pasowych, mobilnych i różnego rodzaju podobnych rozwiązań. Jeżeli będziesz chciał lub chciała, abym poruszył jakiś konkretny temat, to napisz do mnie. Dane kontaktowe do mnie i do Kamila również znajdziesz w opisie do tego odcinka. Kamil na początku oczywiście się również zaraz nam przedstawi. Okej, to myślę, że możemy zaczynać. Cześć wszystkim słuchaczom, mam na imię Kamil Porębiński. No cóż, przez wiele lat, w sumie 11 lat zajmowałem się serwerami, prowadziłem firmę hostingową, teraz zajmuję się migracją usług do chmury, głównie do AWS-a. Na temat chmury jest bardzo fajny w ostatnim czasie, a przy okazji hobbystycznie zajmuję się bezpieczeństwem w sieci. Prowadzę szkolenia, pomagam wdrażać zabezpieczenia w aplikacjach, w SaaS-ach, no bo tego jest naprawdę sporo, tak naprawdę. To wyszło troszeczkę tak naturalnie, jak wiesz, administrujesz serwerami, to prędzej czy później trzeba je zabezpieczać. Ja wolę zabezpieczać je prędzej niż później, bo spora część klientów, czy nawet osób indywidualnych dochodzi do takiego wniosku, ja tam nic nie mam, co mogliby mi ukraść, więc nie potrzebuję zabezpieczeń. Wiesz, to trochę tak jak, nie wiem, z prawnikiem czy z ubezpieczycielem. To zawsze się idzie do nich już po problemie, a nie przed, nie? Tak, dokładnie. Nie, no zasada główna, tak tutaj zresztą wielokrotnie podczas różnych odcinków podcastów mówiłem, że lepiej zapobiegać niż później leczyć, tak, jakieś problemy. To jakby jak najbardziej. A powiedz mi proszę, gdzie mogą ciebie znaleźć nasi słuchacze? To powiedzmy od razu na starcie. Na mojej stronie kamilporębiński.pl, na Facebooku lub na LinkedInie. A jeżeli tak hobbystycznie, to prowadzę swój podcast o nurkowaniu z podwody.pl, więc taka odskocznia od IT. Okej. Wszystkie linki oczywiście udostępnię też w opisie podcastu, także będziecie mogli spokojnie wejść sobie do Kamila i go zweryfikować, tak jak powiedziałem. Natomiast zacznijmy sobie może od samego początku i tak naprawdę od czegoś kompletnie luźnego. Oczywiście pod kątem SaaS-owym, to są po prostu nasi główni słuchacze, to jakie są aktualne trendy w twojej ocenie, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo w zakresie RODO, czy w ogóle w zakresie technologii, czy IT? Na co powinno się teraz zwrócić uwagę? Co się na przykład zmieniło w stosunku do tego, co było 10 lat temu? Może dobra, za długi okres czasu, no bo 10 lat to wiele rzeczy. Ale jakie są aktualne trendy w twojej ocenie? Aktualne trendy. Ostatnio widziałem takiego posta, gdzie jeden z twórców SaaS-ów powiedział, że trzeba robić funkcjonalność, a bezpieczeństwem i regulaminami i politykami prywatności to się zajmiemy, jak ktoś do nas przyjdzie, bo inaczej nie wystartujesz na tym rynku, więc trendy są takie, jak ja widzę, że kiedyś to jak się tworzyło aplikację, to się myślało właśnie o bezpieczeństwie, jakichś tam hasłach, loginach, myślało się o tych regulaminach, usług i tak dalej, i tak dalej. Teraz raczej widzę takie nastawienie, róbmy szybko MVP, sprzedajmy jak najwięcej, zbierzmy rundę finansowania, a może kiedyś zajmiemy się tą kwestią bezpieczeństwa, czy tą kwestią prawną, jak na przykład przyjdą inwestorzy i powiedzmy, że brakuje jakiegoś papierka, czy no, nie wiem, jakiś urząd się do nas odezwie lub co gorsza, trafimy na pierwszą stronę niebezpiecznika, że wyciekły z nas dane, tak? A powiedz mi, to jak przekonać wtedy, albo inaczej, jak ty przekonujesz wtedy takie osoby, żeby one jednak no, zajęły się tym bezpieczeństwem? No bo jak słyszysz, wiesz, widzisz taki post, to co wtedy robisz? Ja wiem, że ty jesteś bardzo otwarty w socjalach i walisz prosto z mostu, więc ciekawy jestem, co powiesz teraz tutaj. Wiesz co, właśnie problem w tym, że jest ciężko przekonać. To jest tak sobie rozmawialiśmy, że no,
tutaj idziesz po fakcie, tak? Skoro do tej pory nikt mi się nie włamał, skoro do tej pory nic nie wyciekło, skoro do tej pory żaden urząd do mnie się nie doczepił, że nie mam banerka cookies, to po co ja mam się zabezpieczać, tak? Tu jest naprawdę długi proces uświadomienia klienta, że czasem te wdrożenia zabezpieczenia i od strony prawnej, i od strony takiej IT kosztują mniej niż to, że kiedyś coś się wysypie, tak? Niestety no to nie jest taki, wiesz, sexy temat, że potrzebuję. Bardziej potrzebujemy wdrowadzić mailing automation, może AI w naszej aplikacji i na to wyłożymy grube miliony, ale na zabezpieczenia nie, więc tu jest naprawdę ciężko przekonać potencjalne osoby do zajęcia się tematem bezpieczeństwa. Natomiast na szczęście są takie osoby, które znają ryzyka, znają zagrożenia i już od samego początku projektują swoje aplikacje, SaaS-y w taki bezpieczny sposób, tak? Natomiast przekonanie jest strasznie trudne, no bo to jest takie coś, no nie wydarzyło się. Ja to powiem trochę tak jak z leczeniem cukrzycy. Mhm. Cukrzycy nie leczysz, bo ona nie boli. Więc nawet możesz nie wiedzieć, że ją masz i dopóki nic się nie zbadasz, to nie wiesz. Więc tak samo jest. Dopóki nikt się nie włamie, nie wyciekną dane, nie będzie jakaś stopa, że gdzieś tam się pojawisz w artykule, że wykradzono coś ci z systemu, to mało osób się tym przejmuje. Jasne. A czy to nie jest po prostu, mówiąc szczerze, taniej, jeżeli my, wiesz, jako argument, nie, taki finansowy, czy to nie jest taniej, jeżeli my tym się zajmiemy, zanim zaczniemy posiadać aplikację już na jakimś tam poziomie rozwoju, tylko zrobimy to po prostu dużo wcześniej, tak? Bo w samym RODO jest coś takiego, że trzeba zaprojektować te kwestie wynikające z RODO w trakcie tworzenia aplikacji, już je gdzieś tam uwzględnić, no nie? Więc to jest trochę wymóg prawny. No oczywiście to, co mówisz, to jest olewane. Natomiast czy to po prostu nie jest taniej wydać teraz na programistę, któremu zapłacimy za 2 godziny 10 tysięcy złotych, czy w stosunku do tego, co będzie później, gdy tych funkcjonalności będzie 10-20, już dawno zakończymy etap MVP i tak dalej, już wypuścimy ten produkt na rynek, no i to będzie kłopot finansowy. Ogarnięcie tego. No, kłopot finansowy, wizerunkowy, no ale tak, no przepisanie aplikacji, nie wiem, po fakcie, kiedy on sobie żyje, nagle trzeba coś wszystko podmieniać, jest dużo, dużo droższe, tak? No spotykam się z tym, że czasem SaaS-y po prostu zostają z takim śmierdzącym kodem, jak to się mówi, który nie działa i tam gdzieś jest próbowane naprawienie tego, to jest droższe, więc projektowanie aplikacji tam security by design, takie fajne pojęcie, no, wychodzi w dłuższej perspektywie taniej. Oczywiście na start no, jest no męczące, tak? No, bo tu musisz myśleć o jakieś zabezpieczenie, zamyślić bezpieczeństwo środowisk testowych, deweloperzy się denerwują, że nie mają wszędzie dostępów i tak dalej, ale to procentuje w przyszłości. Nawet jak będziemy chcieli robić jakąś certyfikację, że nasza aplikacja SaaS spełnia jakieś tam wymogi bezpieczeństwa lub być może, nie wiem, robimy coś z finansami, to też potrzebujemy jakieś, mamy obostrzenia. Jeżeli zaprojektujemy to by design, to już to działa lepiej. Może być tak się okazać, że chcemy wejść na jakiś rynek globalny, gdzie pewne wymagania bezpieczeństwa są obligatoryjne na danym rynku zagranicznym, tak? Więc znowu coś przygotowując by design od początku, już mamy lepszy start. No i mam nadzieję, nie dojdzie tej wtopy, tego wycieku danych, czy jakiejś kompromitacji i tak dalej. Jasne, no dobra, ale bądźmy realistami, bo to co powiedziałeś, ten post, czy po prostu takie informacje, że to bezpieczeństwo jest olewane, no to powiem szczerze, do mnie osobiście spływa dosyć często, no nie, jako do prawnika. I właśnie bądźmy realistami, i jak można zabezpieczyć taką aplikację, jakby nie z poziomu aplikacji, tylko na przykład z serwera. Tutaj może jakbyś mógł coś powiedzieć o jakichś takich trendach czy dobrych praktykach, wiesz, żeby coś było szybkie może, tanie i niekoniecznie związane z samą aplikacją, tak wiesz, z kodem. Wiesz, to tak, że tak powiem, na programowaniu się nie znam. Mhm. Na pewno programiści, jak mi to, czy popełniałem jakieś grzechy. Ale taka jedna z prostszych zasad jest to na przykład rozdzielenie środowisk deweloperskich od produkcyjnych. Żeby to stało zupełnie na różnych maszynach, nawet na różnych domenach, gdzieś tam ukryte za hasłem, zwłaszcza te środowiska deweloperskie, no bo były takie portale w internecie dosyć znane, które na jednym serwerze miały środowisko testowe, które oczywiście jest rozgrzebane, bez zabezpieczeń, bo tam się dewelopuje, no i tam ludzie sobie po prostu wpisali beta.nazwa domeny i trafili na środowisko testowe, na którym co gorsza były dane produkcyjne, tak? Okay. No bo coś tam testowali, kodowali, ale oczywiście te dane nie były zabezpieczone, bo to środowisko deweloperskie, no i mamy piękny wyciek. Więc jeżeli już coś można zrobić tak szybko, to rozdzielić fizycznie lokalizację tych dwóch środowisk, tam gdzie sobie deweloperzy pracują, no i tam nie trzymać danych osobowych, jakieś testowe dane wygenerować sobie. No nie wiem, sztuczna inteligencja pewnie nam wygeneruje teraz miliony fikcyjnych tożsamości, które możemy wrócić w nasz SaaS i sobie testować. No i to jest takie jedno z fajniejszych moim zdaniem podejść. Rozdzielić to środowisko testowe, gdzie deweloperzy no czasem rzucają kod, który nie działa, który coś może
ujawnić i tak dalej, zupełnie to odizolować od produkcji. Jasne. Była ostatnio taka akcja z jednym z polskich banków, może nie będziemy wymieniać nazwy, nie wiem jak to wygląda, pod kątem prawnym nie analizowałem, gdzie zostały wysłane, z tego co pamiętam, SMS-y właśnie z takiej wersji testowej. Były testy na produkcję robione, mówiąc wprost, tak? I poszły SMS-y, więc rozumiem, że też pod tym kątem mówisz, żeby testować na wersji testowej, a nie na produkcji, no i plus nie na danych realnych, tylko na danych wygenerowanych po prostu, na jakichś danych sztucznych. Dokładnie tak, no bo tak się niestety zdarza, że mamy środowisko testowe i na tym samym serwerze dla oszczędności stawiamy środowisko produkcyjne, czasem korzystają z tych samych danych, bo trzeba coś przetestować. No i lepiej to izolować. Pytajcie, tanie rozwiązanie, to jest jedno z najtańszych rozwiązań. Osobne środowiska, na których po prostu pracujemy, tak? No bo to niestety się często zdarza, że ktoś wziął dane z produkcji, skopiował sobie na środowisko testowe, bo coś mu nie działało, tak? To znowuż taka rzecz, mieć proces anonimizacji tych danych. Jeżeli faktycznie musimy... No coś występuje na środowisku produkcyjnym, zwłaszcza w SAS-ie, coś co nie działa, chcemy to odwzorować i potestować, no to musimy skopiować fragment tej produkcji na środowisko testowe, ale zanonimizujmy dane, tak? Czyli jak jest imię, nazwisko danego klienta, mail, nie wiem, dane karty kredytowej, to miejmy taki proces anonimizacji tych danych, żeby tester czy programista działał na tych danych, ale są tak w sposób, nie wiem, zanonimizowany, że on nie wie na kim to działa i nawet jak pójdzie przypadkowo mail, czy będzie próba pobrania danych z karty kredytowej, to jest to fikcyjna karta kredytowa, nie prawdziwego klienta. W ogóle to, co mówisz, to są takie błędy ludzkie, człowieka, no nie? Niezwiązane de facto z technologią. Jest to bardzo ciekawe, że tak naprawdę, no nie wiem, to chyba było z 15 lat temu, czytałem książkę właśnie, to był chyba Kevin Mitnick, ten taki bardzo znany haker w tamtych czasach, 90. albo i wcześniej. Socjotechnik. Tak, odnośnie socjotechniki, że on łamał człowieka, a nie łamał systemy, no nie? Tam był jakiś taki cytat w tej książce, pamiętam. I rozumiem, że takie najczęstsze błędy, gdzieś tam oczywiście w twojej ocenie, no nie? To są jednak błędy człowieka, a nie błędy wynikające bezpośrednio z samej technologii, no nie? Ale widzisz, technologię też tworzy człowiek. Tak, no właśnie. No, tak, ale no ten human factor jest dosyć wysoki w bezpieczeństwie tutaj. To człowiek ma na to wpływ, no bo nieuwaga, złe kliknięcie. Pracowałem w systemach, gdzie deweloperzy mieli jedno środowisko z drugim i nie tu usunęli dane z produkcji się okazywało. Są banki, które jak wcześniej mówiłeś, wysyłają coś na produkcji, sobie testują. My się z tego śmiejemy. Ja tam widziałem, że marketing robi sobie heheszki z tego, potem jest to przekuwane w memy. O, jak fajnie bank zareagował, wysłał coś śmiesznego, zrobili z tego wielką kampanię heheszkową. A ja się zastanawiam, jak można się śmiać z tego, że ktoś popełni tak poważny błąd na systemie produkcyjnym, czyli zawiódł wszystkie zabezpieczenia. Ktoś, kto nie powinien czegoś testować na produkcji, miał dostęp do produkcji. Jakby ten człowiek chciał, nie wiem, skasować dane, bo miał takie zadanie, to by usunął dane bankowe. Więc podejście też pewnych firm, zwłaszcza właśnie tych dużych banków, do tego typu sytuacji, no moim zdaniem było dosyć tragiczne. Ktoś przypadkowo czy nieprzypadkowo no, testował coś na produkcji, na żywych klientach. Mówię, pamiętam dobrze ten incydent, bo w tym momencie pamiętam, do mnie zadzwonił mój tata z pytaniem, co się dzieje w banku i czy powinien zmieniać hasło. Ja mówię, no niech raczej nie, ale kiedy próbował się zalogować do banku, to bank już nie działał. A dlaczego? No bo wszyscy dostali ten śmieszny komunikat, próbowali się zalogować do banku i się okazało, że bank nagle nie działa, bo wszyscy się logują. Naturalny DDoS. Naturalny DDoS, tak? I teraz zamiast wysłać ponownie komunikat tym samym kanałem, sorry, to była pomyłka, wszystko jest git, oni zaczęli sobie robić śmieszki na social media. Okej, czyli to nawet takie procedury bezpieczeństwa, jakby reagowania na... Incydenty? No, reagowania de facto na jakiś incydent właśnie, no nie? Nie zostały spełnione. No to jest, no, to jest bardzo ciekawe. Bo w sumie jak sporządzamy gdzieś tam jakieś dokumentacje i tak dalej, właśnie związane z reakcją na różnego rodzaju incydenty, związane z naruszeniem danych osobowych głównie, bo jako prawnicy to głównie kwestia danych osobowych, przynajmniej w naszym przypadku, no to tak, no to tam zdecydowanie nie ma punktu związanego, zróbmy teraz real-time marketing, tak? Tak. Znaczy, wiesz, to mogło iść jedno z drugim, tak? To by było, to można faktycznie było to przekuć w real-time marketing, coś z tym zrobić, ale mimo wszystko nadrzędną tą wartością powinno być poinformowanie. Okej, daliśmy ciała, rozesłaliśmy wam fikcyjny komunikat, przepraszamy, tak, wszystko jest git, żeby poinformować tych ludzi, którzy no, dostali jakiegoś tam pop-upa, pusha na telefonie, że, o co chodzi, nie? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie od wczoraj idą ataki, minister Janusz Cieszyński powiedział, że idą ataki na system ePUAP, tak? I teraz wyobraź sobie zwykłego Kowalskiego, który jest użytkownikiem systemu SaaS, dostaje taki komunikat, czy to jest włamanie, czy to może, nie wiem, siatka cyberprzestępców w Rosji atakuje nasze systemy,
jest cyberwojna i tak dalej, co się dzieje, czy ktoś przejął konto może banku, że sobie robi śmieszki z tego typu powodu, tak? No więc mówię, my jako powiedzmy SaaS-y powinniśmy myśleć o tych użytkownikach, że oni być może nie rozumieją, co do nich trafiło, być może wyświetliliśmy w aplikacji jakiś błąd, JavaScriptowy się wysypał, bo nie obsłużyliśmy błędów, to dla nich może wyglądać jak atak cyberprzestępców. Tak, jakieś śmieszne literki, coś wyskoczyło, nie wiedzą, co się dzieje, to o tym też musimy sobie pomyśleć, tak? Bo tutaj, wiesz co, wspomniałem o tym banku, jakby mówimy o tym banku, czyli to jest duży, wiesz, podmiot. Natomiast nawet na swoim przykładzie mogę powiedzieć, wiesz, mała strona internetowa, tam kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, wiesz, miesięcznie i mamy po prostu ataki botów, które próbują się logować na naszego WordPressa, po prostu. I tak naprawdę taka sytuacja może spotkać każdego, jeżeli nie ma nawet takich podstawowych zabezpieczeń, typu, żeby, nie wiem, po dwóch czy trzech nieudanych próbach, to możesz mi zaraz zbanować, czy to jest dobre zabezpieczenie oczywiście. Natomiast wiesz, że po trzech nieudanych próbach takie IP na przykład jest blokowane na jakiś czas, tak? Takie no, mega podstawowa rzecz, ale na przykład w naszym przypadku robi robotę. No przy małej firmie, tak? I takie SaaS-y też mogą się z tym spotykać. Wystarczy, żeby po prostu nagle wylądowały w Google i będą już skanowane przez różnego rodzaju boty z Chin, z Indii czy z Rosji. Ja ci powiem tak, że to nawet nie trzeba trafić do Google'a. Wejdziemy troszeczkę w technologię. Jest sobie coś takiego, co się nazywa protokół IP, tak? No to takie śmieszne cyferki podzielone kropką. Tych adresów IP w wersji czwartej jest skończona ilość. Nie jest dokładnie skończona ilość i teraz znamy, ile jest tych adresów IP, więc przeskanowanie wszystkich adresów IP 4 do 6 minut. Więc tak naprawdę wystarczy, że odpalisz serwer pod jakimś adresem IP, to w ciągu 4 do 6 minut jakiś bot potrafi znaleźć ten serwer i go zacząć atakować automatycznie. Znowu, okay. Więc tu no nie mówimy o IPv6, bo tam jest tego dużo więcej, ale w IPv4, który jest bardzo popularny, masz te wszystkie adresy. Możesz je cyklicznie co 6 minut skanować i patrzeć, czy nie ma tam jakiejś nowej usługi. Teraz wyobraź sobie, że stawiasz SaaS-a, odpalasz nowy serwer, stawiasz środowisko deweloperskie, które nie jest zabezpieczone, nigdzie nie podajesz adresów w Google, nie ma domen, nie ma niczego, tylko znają go deweloperzy, to i tak boty znajdą ten adres i zaczną go atakować. Okej, okay. Tak, a po to prostu. Ciekawe. Na samym początku zapytałem się ciebie, wiesz, w jaki sposób przekonać tą osobę, która nie jest przekonana. No to myślę, że już co najmniej mamy kilka argumentów. No nie, bo potem się pojawia, a co mi tam ukradną? Przecież tam nic nie ma. No tak, no ale co ukradną? No chociażby mogą wbić na serwer, zrobić kłopoty, coś tam pozmieniać, tak? Wiesz co, dzisiaj raczej cyberprzestępcy nie atakują po to, żeby coś niszczyć. Kiedyś tak było, włamanie na stronę, nie wiem, NASK-u, na włamanie na stronę Neostrady i wielkie protesty, tak, że Neostrada i tak dalej, tam chyba grupa Gumi się to robiła. Dzisiaj włamuje się na zysku. To są lata 90. Tak. Ja pamiętam wiesz, ich, jasne. Dzisiaj włamuje się tak naprawdę dla zysku, czyli tak naprawdę cyberprzestępcy mogą się włamać na ten serwer deweloperski takiego SaaS-u czy produkcyjny i siedzieć tam cicho przez najbliższe 2 lata. Mieć tam dostęp tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak już twój SaaS się rozwinie, już ten kod będzie fajny, już zacznie to hulać w internecie, to albo ci zaszyfrujemy te dane i będziemy żądać okupu, albo po prostu sprzedamy bazę twoich użytkowników, twoją technologię na jakimś dark webie. Po prostu dla zysku. Jasne. Czy to szyfrowanie danych to jest realny problem? Jest. Bardzo często ransomware chodzi, szyfruje komputery i no, trzeba tam zapłacić jakimiś bitcoinami, żeby odzyskać dane. Jak nie masz kopii zapasowych albo były trzymane w złym miejscu, to mogą też zostać zaszyfrowane. Jasne, bo ostatnio ten temat trochę ucichł, stąd to pytanie, bo gdzieś tam w zeszłym roku, czy 2 lata temu, czy wcześniej, to chociażby na samym InfoShare było dosyć głośno o tego typu rzeczach, bo wtedy to hulało, wydaje mi się, że mocniej. Czy na dzień dzisiejszy uważasz, że to dalej jest problem, czy to już... Nie, dalej jest problem, tak. Tylko po prostu teraz o tym się nie mówi. Teraz wjechał temat AI, przecież na topie jest to... No wiesz, w zeszłym roku Metaverse, 3 lata temu jeszcze coś tam innego związanego z blockchainem, dzisiaj Web3. No tak, wiesz, tematy zastępcze co chwilę są, no nie? To jest taka trochę, wiesz, nie wiem, normalizacja dewiacji, czyli jest ta granica, że jak tutaj się zbliżymy do tej granicy, to jest źle, tak, chodzi o to powiedzmy szyfrowanie. Okej, wszystkie komputery były szyfrowane, było tym szum i zaczęliśmy przyjmować tak o standard. No tak jest i tyle, tak? Więc już teraz o tym nie jest głośno, no bo po co, bo się do tego przyzwyczailiśmy, tak? I teraz jest coś innego dla nas z większym zagrożeniem, tak? Z jednej afery do drugiej afery, jak to w telewizji. No, powiem ci osobiście, że odłączyłem sobie jakby telewizję i w ogóle jej nie oglądam specjalnie właśnie. Ale zdecydowanie jak byłem w takim nałogu, że tak powiem, wiesz, chciałem powiedzieć już konkretną telewizję, jakby newsowych telewizji, no to zdecydowanie obumiera ta taka emocjonalność do tego, co się słyszy, nie? Jakby to przechodzi już tak naprawdę i okej, słuchasz tego, co się dzieje i jest ci to już de facto obojętne, no nie? To rozumiem, że tutaj podobny schemat trochę może działać. Może być podobnie, tak. Dokładnie tak, bo no mówię, tych ataków jest tak dużo. Ja przez
15 lat prowadziłem firmę hostingową. To mówisz, sam posiadasz WordPressa, to te WordPressy są infekowane po prostu setkami tysięcy codziennie, tak? To potem przychodzi do tego na porządku dziennym, piszesz automatyczne skrypty, które wysyłają klientowi informację, ej, znowu cię zainfekowano. Klient dostaje informację, znowu mnie zainfekowano, co mnie tak infekują mnie od 2 lat, no to no tyle, nie? Jakoś będziemy tak z tym żyć, nie? Mieliśmy kiedyś, nie pamiętam, chyba ze 3 lata temu, taką infekcję u siebie na WordPressie. Wtedy nie mieliśmy ani sklepu, ani niczego. To był po prostu jakiś blog, który dopiero co powstał, strona internetowa dopiero, która co powstała. I mieliśmy właśnie taki problem, że ktoś coś się wbiło, no bo to podejrzewam, że nawet nie osoba, tylko po prostu jakieś boty się powbijały i zaczęły tworzyć no jakieś reklamy, jakieś. To były wtedy, z tego co pamiętam, jakieś losowe linki, były tworzone podstrony losowe, które prowadziły do jakichś innych stron z reklamami i tak dalej. No nie? To taka, no, zysk, taka głupia zysk, rzecz. No i widzisz, zostałeś ofiarą ataku, bo jakiś bot przeskanował cały internet w poszukiwaniu WordPressów. Tak? Mhm. I dokładnie tak może być w SaaS-ie. Masz gdzieś coś środowisko testowe, produkcyjne, preprodukcyjne, stagingowe, coś tam gdzieś poukrywane niby, ale nie zahasłowane, czyli w sumie jest publicznie dostępne. To jakiś bot skanując internet po prostu może to znaleźć, tak? Wersja testowa strony internetowej, nawet tą wizytówkę firmy, też tak się zdarza. Jakieś artykuły, które jeszcze nie są opublikowane, gdzieś tam redaktorzy rzeźbią w tle, już mogą sobie takie dane wyciekać. Więc to mówię, no możesz paść ofiarą po prostu z przypadku. Ktoś napisał bota, który ma przeskanować wszystko, atakuj tutaj, jak się uda, to super, jak nie, to nie, bo to jest tanie. Tak, wiesz, marketingu cold mailing. Spamujesz ludzi ofertami i niech tam skonwertuje 2%. Im większa baza, tym lepiej. No i dokładnie tak samo tutaj jest z niektórymi botami. Atakujemy, im więcej serwerów, tym więcej nam skonwertuje, coś tam dostaniemy się do tych zasobów. Więc jeszcze wracając do tego tematu, że masz może początkujący SaaS, którym ci się nic nie dzieje, to tak, cyberprzestępcy mogą sobie poczekać, aż zacznie się dziać, ale to, co już na pewno posiadasz, to zasoby serwerowe. Dysk, procesor, RAM, tak? Ta twoja strona, twój SaaS gdzieś stoi, więc można wykorzystać to, nie wiem, taki twój zasób serwerowy do łamania haseł, tak? Wyciekły sobie jakieś hasze, haseł gdzieś w internecie i cyberprzestępca potrzebuje mocy obliczeniowej, żeby je złamać. No to przecież ma twój serwer stagingowy, deweloperski, bo go nie zabezpieczyłeś i tam może sobie takie rzeczy robić. Kiedyś odpalano koparki tych bitcoinów i wszystkich kryptowalut. Inna rzecz, co może być zrobione, no na przykład potrzebują też miejsca na dysku na przechowywanie nielegalnych rzeczy. Porno, zwłaszcza właśnie porno, czy niestety dziecięca pornografia, to gdzieś jest hostowane, to wyobraź sobie, że ona na twoim serwerze. Jest to hostowane i powiedzmy sprzedawane, dystrybuowane, ty o tym nie wiesz, ale wiedzą ci, którzy mają mieć dostęp, tak? Może kiedyś tak się zdarzyć, że do ciebie zapuka smutni panowie w garniturach, że coś tam nielegalnego trzymasz na serwerze, tak? Więc to nie są takie, wiesz, medialne wycieki, o, wyciekło ileś milionów, jakiś sklep dostał karę za coś tam, tylko są tego typu rzeczy, że możesz coś mieć na serwerze, nawet o tym nie wiedząc, kopię bitcoiny i nawet kopię w taki sposób spokojny, że ty tego nie zauważasz, że obciąża ci maszynę i tak dalej, i tak dalej. No bo te dane, dostęp do danych, to tego wszystkiego jest bardzo, bardzo cenny. Skoro mogę mieć za darmo twoje serwery, to dlaczego mam za nie płacić, tak? Dobra. No ale to jest bardzo ciekawe, no nie? Bo w sumie jakby wykorzystywanie mocy obliczeniowej są różnego rodzaju, były bardzo popularne właśnie takie oprogramowania, gdzie można było łączyć się po prostu z innymi komputerami w jakimś tam celu, no nie? Na przykład kojarzę te SETI, tak? Czy tam przeszukiwanie kosmosu, to rozumiem, wiesz, dla osób, które nie rozumieją, o co chodzi, no nie? W tym, no to myślę, że takie porównanie właśnie do tego SETI i poklikanie sobie po tym, to myślę, że może być dobre. Mam do prostszy przykład. Masz samochód. Samochód, którego nie zamykasz na noc. Złodziej przychodzi, w nocy jeździ twoim samochodem za darmo po mieście, rozwozi ludzi i zarabia. Rano się budzisz, samochód stoi, tylko troszeczkę paliwa jest mniej. I tak może wyglądać atak cyberprzestępców. Że wykorzystują twoją infrastrukturę, a ty nawet o tym nie wiesz. Wysyłają spam z twoich serwerów, tak? Rozsyłają oferty mailingowe. No już albo najgorzej, po prostu podszywają się pod ciebie i wysyłają jakieś maile do twoich klientów i tak dalej, a żeby kliknęli gdzieś tutaj i coś zrobili, tak? Tak wstrachując, to kojarzę taką firmę, która miała jakiś taki pomysł. Nie wiem finalnie, czy to zostało wprowadzone, czy nie, ale że właśnie można wynająć swój samochód, że po prostu ktoś przychodzi do ciebie, przez aplikację się łączy, bierze twój samochód i sobie nim jeździ przez jakiś czas, tak? Jeżeli auto cały czas stoi non-stop. Myślałem nawet o tym, bo moje auto cały czas stoi pod blokiem. Więc, żeby je po prostu oddać komuś, by było w użytku. Ale dobra, to, że tak powiem, abstrahując troszkę. Dzięki, Kamil, za ten insight. Przejdźmy sobie może do kwestii zabezpieczenia się dalej przed takimi rzeczami. Wróćmy do tego błędu ludzkiego, dobra? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć oczywiście, że żeby gdzieś tam ten błąd ludzki wykluczyć, no to jest kwestia nie tylko napisania
procedur różnego rodzaju, tak, typu, nie wiem, usuwania danych, w jaki sposób one powinny być usuwane, żeby właśnie na przykład w banku ktoś mi danych wszystkich nie usunął, czy w SaaS-ie, tak, po prostu jakiś deweloper, czy, nie wiem, ktoś z obsługi klienta, który ma za dużo uprawnień, a to też jest bardzo częsty problem, przynajmniej gdzieś tam w moich przypadkach, z którymi się spotykam. Tutaj Kamil kiwa głową do słuchaczy. Wiesz, co, tak? To tam za dużo uprawnień, to mało powiedziane za dużo uprawnień. Często to, że ktoś ma za dużo uprawnień, to jeszcze jest jakieś okej, okay, bo powiedzmy mamy tą, osoba jest świadoma, że nie powinna czegoś klikać, może się przyda. Gorzej jest z tym, że bardzo często, nie wiem, duża firma typu SaaS czy agencja marketingowa rozdaje te dostępy na lewo i prawo. Rozdaje, nie wiem, agencji SEO, rozdaje prawnikom, żeby weszli, jakimś testerom, firmom zewnętrznym. Te współprace się kończą, bo to są często jednorazowe audyty. Wejdź i sprawdźcie mi SEO, a te konta dostępowe zostają na lata. Tak, to jest temat. Oczywiście, no, my jako prawnicy jakby musimy mieć dostęp do całego backendu, no nie? Wiesz, żeby zobaczyć sobie, poklikać panel administratora, tak, i tak dalej, zobaczyć, jak to wszystko jest zrobione. I to jakby jest w porządku, no nie? No bo po pierwsze mamy jakieś tam NDA-ki, albo mamy tajemnicę zawodową i tak dalej, no ale przepraszam, tu potem trzeba to usunąć, takie konto, no nie? A nie, że my sobie po 2-3 miesiącach wchodzimy na stronę, chcemy się zalogować na konto użytkownika, takie po prostu zwykłe, a nagle nam wyskakuje panel administratora, no nie? Ponownie po kilku miesiącach. No to jest naprawdę realny problem. Takie coś nie powinno się dziać. No i to zdecydowanie kilkukrotnie nawet spotkałem się z czymś takim, jak wdrażaliśmy. No więc to jest licz. Taka, znowu, jak się przed tym chronić? Prosta, nie wiem, checklista, taka, nie wiem, event w kalendarzu raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, raz na pół roku, w zależności od retencji tych danych. Zobaczmy, kto gdzie ma dostęp i czy nadal go potrzebuje. No i naprawdę znajdziemy tam osoby, które z nami już nie współpracują, które nie powinny mieć dostępu i tak dalej, i tak dalej. No tego jest naprawdę sporo. Gorzej też jest z drugą stronę. SaaS-y oczywiście korzystają z usług wielu dostawców. Dostawcy domen internetowych, serwerów, systemów do mailingu, mailing automation. Do tego do SaaS-u dochodzi przez cały marketing. Tam jest, wiesz, od Canvy przez LinkedIna, Facebook Adsy, Facebooki, bo to trzeba gdzieś reklamować. Tych portali jest sporo i bardzo często pracownicy zakładają te, nie wiem, konta na Canvy, na swojego maila. A później ten pracownik kończy współpracę i nikt nie wie, jak się dostać do Canvy, na przykład, nie? Albo dostać, co gorsza, do, mówię, Canva pół biedy, ale dostać się na przykład do panelu, gdzie się opłaca domenę internetową takiego SaaS-u. Jest tam duży sklep internetowy, który, wiesz, ktoś kupił domenę na 5 lat w przód, przez te 5 lat zdążył się zwolnić z firmy, firma przez 5 lat nie musiała opłacać domeny, bo ona jest opłacona na 5 lat w przód i po tym 5 roku już zapomnieli o tym, że trzeba opłacać, no i nagle domena wygasa. Okay, przyznam się, miałem taką sytuację, że zapomniałem opłacić domeny, która w ogóle, wiesz, była nieaktywna dla nas, no nie, ale była bardzo istotna z marketingowego punktu widzenia i nie opłaciliśmy tej domeny. No i zobacz, i teraz wygasa ci domena, to jest wielkie ojej, szukamy, jak ją opłacić, gdzie to się dzieje, SaaS nam leży, nie działa. No dobra, no pół biedy nie działa, ale WROTO jest coś takiego, jak mówi się o ciągłości chyba przetwarzania danych. Tak, to tyle właśnie być może utracone ciągłość przetwarzania danych, no bo jeżeli serwery były skonfigurowane pod tą domenę, one nie mogą wysłać nigdzie kopii zapasowych i tak dalej, no. No wiesz, dużo rzeczy w tle się dzieje za nieopłaconą domeną. A idąc nawet dalej, no bo jak odchodzi pracownik, to też są takie sytuacje, że to te konta, czy dostęp do tych kont dalej ma ten pracownik. Przecież to nawet kojarzy jakiś urząd skarbowy, czy jakaś inna fundacja polska miała taką sytuację, gdzie odchodził jakiś pracownik i on miał cały czas dostęp do tych danych wszystkich i mógł sobie robić potem, no, cokolwiek tak naprawdę. Dokładnie, nie wiem, czy pamiętasz aferę mailową, jak wyciekły maile pana ministra. Tak, tak, oczywiście. No to tam sobie w tych mailach wyciekło takie hasło do różnych danych ważnych państwowych. Ten wyciek już nie pamiętam, w którym był, 3 czy 4 lata temu. To dopiero to hasło, nie wiem, z miesiąc temu zmieniono. Okej, okay, a to aż tak aktualizacji nie znam, ale to ciekawe, no. No więc tak to wygląda, że mówisz, że pracownik odchodzi z firmy i do wielu systemów było wspólny login, wspólne hasło. No niestety są takie systemy SaaS-owe, które nie umożliwiają tworzenia kont dla innych użytkowników. Jest główny użytkownik, już nie pamiętam, czy jakieś tam systemy mailingowe, no i wszyscy logujemy się jednym loginem, jednym hasłem. No i teraz znowuż, ten pracownik odchodzi, wypadałoby mieć procedurę, no to zmienimy teraz to wspólne hasło dla wszystkich. No nie, to jak zmusić ludzi do tego, żeby stosowali te procedury? Czy masz jakieś przemyślenie w tym temacie? Nie, bo powiem szczerze, z mojej strony, wiesz, ja tworzę te procedury i tak dalej. I oczywiście robimy szkolenia i mówimy wszystkim, żeby to robili.
Ale potem już mieliśmy takie sytuacje, gdzie przychodzimy z powrotem, wiesz, po 3, 4, 5 miesiącach, żeby zrobić jakiś audyt powdrożeniowy i po tym, jak ktoś już próbuje to stosować wszystko, no to ja widzę, że to jest problem, mimo tego, że procedura ma 5 punktów tylko, no nie? No bo to na maksa upraszczamy, wiesz, tak, ale... Tak, tak. Widzisz, human factor. Być może dobrym rozwiązaniem jest po prostu posiadanie takiej osoby, która jest dedykowana do tego, który ma cykliczne, wiesz, jak software house'y, SaaS'y znają się na systemach ticketowych. Wbić zadanie, które się raz na 2 tygodnie odpala, zmień hasło współdzielone na wszystkich kontach, tak? Czyli jeżeli to po prostu cykliczne zadanie kogoś, kto się tym zajmuje, żeby cyklicznie to robił i raportował, że to wykonał. Wiesz, prostą zasadą jest tak, że zmienisz to współdzielone hasło, nie rozsyłasz do ludzi nowego hasła. Czekasz, że do ciebie przyjdą po to hasło. I wtedy się okazuje, że przychodzą ludzie, którzy w ogóle nie byli na twojej liście, że mieli dostęp, ale tam, wiesz, kolega z działu mu podrzucił, żeby coś sobie zrobił, nie? A to jest dobre, to jest ciekawe. A to jest bardzo ciekawe. Natomiast co do takiej jednej osoby wyznaczonej, to jest bardzo dobry pomysł, bo abstrahując od tego, że czasami firmy muszą mieć tego inspektora ochrony danych, no ale on się nie zajmuje przydzielaniem haseł, przynajmniej ale nie w normalnej sytuacji. Ale zobacz, co taki inspektor robi przez większość czasu? No nic. Tak, tak, tak. Ale są takie osoby, które nazwę roboczo ASI, czyli ten administrator systemów informatycznych, no to na przykład taką osobę już można byłoby wyznaczyć. Nie wiem, jeżeli to jest SaaS początkujący i jest 3 osoby z zarządu, no to po prostu niech jedna osoba będzie odpowiedzialna za te kwestie. Taki CTO, no nie? Po prostu odpowiedzialny za te kwestie technologiczne. No, tak. Ja tego się nauczyłem pracy w korporacji właśnie. W ten sposób, że jak nie mogliśmy się doliczyć właścicieli serwerów, kto ma dostępy, to wyłączaliśmy ten serwer i patrzyliśmy, kto do nas przybiegał, że coś nie działa. I przybiegały osoby, które w ogóle nie powinny mieć z tym nic wspólnego, ale gdzieś tam w zaszłości ktoś im dał dostęp, zasoby, coś sobie tam zainstalowały, tak? Jak się śmiejemy, ale powiem ci, że to jest naprawdę dobry tip. To jest najprostszy tip, tak? Wiesz, baza twój Excel z listą dostępów to jedno, a rzeczywistość to drugie. No bo jak masz współdzielone hasło, kolega z działu ci co chwilę truje tyłek, że masz dla niego zrobić prostą graficzkę w Canwie, mówię, tu masz login, tu masz hasło, weź se sam w to dłup, nie? Już hasło, że tak powiem, sobie lata tam, gdzie nie powinno. To hasło jest gdzie przeklejane? No przeklejane jest pewnie w jakimś wewnętrznym Slacku, a może Teamsach, a może mailem wysłany, tak? No i ten mail może zostać gdzieś to dalej przeforwardowany. Albo go przypadkowo ktoś wydrukował. Mówisz, cała długa korespondencja, klikaj drukuj, tam gdzieś login i hasło. Prosta rzecz, tak? Więc jak nawet to hasło wycieknie i je zmienisz raz na 2 tygodnie, to już brzmi lepiej, nie? No właśnie, a co myślisz o tym zmienianiu haseł cyklicznie? Nie wiem, co miesiąc i tak dalej. Ja wiem, że była praktyka wcześniej troszkę inna, teraz są nowe wytyczne, że tak powiem, co do terminów zmiany haseł, a co ty o tym myślisz? To zależy. Jeżeli masz hasło, które jest, nie wiem, dupa.8, to co minutę je zmieniaj, nie? Generalnie z hasłami jest tak, że jak masz hasło zmieniać co miesiąc i jeszcze nie może być takie samo jak poprzednie, to najczęściej jest to, wiesz, styczeń 1, 2, 3 wykrzyknik, luty 1, 2, 3 wykrzyknik, albo tam styczeń 2023, nie? I faktycznie wykrzyknik, bo znak specjalny, nie? I to jest standard, tak? Więc jeżeli takie ktoś wymusza cyklicznie zmianę hasła co miesiąc, to za chwilę będzie miał schematyczne hasła lub hasła gdzieś zapisywane, no bo nikt nie będzie pamiętał co miesiąc nowego hasła. Dobrze, jak te hasła będą zapisywane w menadżerze haseł, gorzej, jak są zapisywane w Excelu. Zapisywanie w Excelu współdzielonym to jest standard. No właśnie, a co myślisz o tych współdzielonych systemach do zapisywania haseł, wiesz, typu KeePass i tak dalej, no nie? One mają opcje takie właśnie, bo Kamil pokazuje, że to jest dobre rozwiązanie. Czyli tak naprawdę, może tłumacząc takie współdzielone, przynajmniej z takiego mojego laickiego, wiesz, prawniczego punktu widzenia, no nie? To zaraz jak będziesz chciał, to powiesz bardziej technicznie, jak to działa i czy warto. Te takie współdzielone systemy do zapisywania haseł to jakby mają taki sens, że pracownik de facto nie ma dostępu do realnych haseł, tylko po prostu instaluje na swoim komputerze taki współdzielony system i ma automatycznie uzupełniane hasła. To, więc tak, ma dostęp do tych haseł, może zobaczyć to hasło, ale przede wszystkim menadżer haseł robi dużo dobrego. Przede wszystkim w bezpieczny sposób zapisuje te hasła. To nie jest Excel, menadżer haseł jest zabezpieczony hasłem, powinien być, tak, trudnym hasłem. Więc te hasła już w sposób bezpieczny są przechowywane na twoim komputerze, telefonie i tak dalej. Lub też w chmurze, jeżeli korzystasz z takich menadżerów haseł, co je szerują z chmurą. Są takie, co robią to z chmurą publiczną. Są takie, które mogą robić tylko to wewnątrz twojej infrastruktury, jak nie ufasz chmurze publicznej. Ale to jest pierwsza rzecz. Trzymajmy w sposób bezpieczny. Drugą rzecz, którą robi menadżer haseł, pilnuje tego, żeby hasła były trudne. Tam jest takie proste narzędzie. On w większości menadżerów haseł pokazuje, że masz 14 takich samych haseł. 7 wyciekło,
a trzy to są bardzo proste. To już jest duża informacja, że być może ktoś znowu z działu marketingu, działu, nie wiem, prawnego, czy jakiegokolwiek innego działu nietechnicznego, założył gdzieś jakieś konto i założył tam na proste hasło. Wrzucając to do menadżera hasła, dostajesz taką informację, że te hasła są za słabe lub że faktycznie te hasła wyciekły, bo menadżery haseł korzystają z takich serwisów, które pomagają sprawdzać, skąd dane wyciekły, tak? No i kolejna rzecz to autouzupełnianie. To jest bardzo fajna rzecz w menadżerze haseł i korzystajmy z tego. No bo zobacz, wchodzisz na stronę, która wygląda jak twój SaaS. Czy nawet twój klient wchodzi na stronę, która przypomina twój SaaS, ale nim nie jest. Bo tam jest jedna literka jest zmieniona w tym adresie, tak? Ty masz ten Creative Legal, tak? To zobacz, że to ostatnie L, takie małe, to takie duże I będzie, nie? Tak, no. To, tak, więc można prawda. Kupić i tak dalej, i tak dalej. Więc można zrobić fikcyjną domenę i menadżer haseł nie uzupełni hasła na fikcyjnej stronie. Na phishingowej, no bo mu się adres nie zgadza. Tak, on widzi literki, on rozróżnia literki, a nie w sposób graficzny, tak? Więc jeżeli menadżer haseł nie uzupełnił automatycznie ci hasła, to nie pomagaj mu. To mu totalnie nie pomagaj, nie przepisuj, to znaczy, że jesteś na złej stronie, tak? I znowuż, SaaS-y mają wszędzie pełno dostępów do różnych systemów, więc znowuż, jeżeli korzystamy w firmie z menadżera haseł, gdzieś tam się logujemy i menadżer haseł stwierdził, że nie, ja tu nie uzupełnię, bo to wygląda dziko, to nie pomagamy mu, więc też w ten sposób możemy już się chronić. No i znowuż mamy jedno miejsce centralne do haseł, więc jak znowuż musimy pozmieniać hasła, sprawdzić, no to taki właśnie ASI wchodzi sobie w jedno miejsce i zmienia sobie te hasła i je udostępnia dalej swoim pracownikom. Tam można tworzyć grupy, poziomy dostępów i tak dalej. Więc to jest super rozwiązanie do centralnego zarządzania hasłami. Tak można zobaczyć, jakie tam są hasła, ale to jest tak lepiej niż Excel. Jasne, bo powiem ci właśnie odnośnie tego podglądu haseł, bo ostatnio na jakiejś grupie była propozycja i może to mnie gdzieś tam zmieliło ostatnio. Była jakaś propozycja stworzenia właśnie oprogramowania, gdzie nie byłoby podglądu tych haseł. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakby miał to technicznie działać, bo zawsze sobie mogę w Chromie, że tak powiem, zrobić podgląd, więc co, no, co to tak, za różnica, tak. No nie? No to jest ten tak, nie wiem, takie głębokie ukrycie, tak, ale powiedzmy, nie wiem, ludzi nietechnicznych, to będzie na tyle już skomplikowane, że nie podejrzą tego hasła, czy nie będą w stanie, nie wiem, pójść sobie do domu i się w domu zalogować, tak, albo udostępnić to hasło, bo nie będą w stanie tego zrobić. Wiesz, to jest tak samo, jak masz na stronach internetowych blokadę prawego przycisku myszki, żeby nie dało się zapisywać zdjęć. Wiele osób nie potrafi tego pokonać i wiesz, bierze telefon do ekranu i robi zdjęcie, tak, no i też wyciekną ci te dane w ten sposób, nie, ale no, to jest jakieś tam zabezpieczenie, które pewno sobie blokuje przed udostępnieniem tych informacji, tak? Powiem ci szczerze, że miałem taki plan, żeby nie rozmawiać o tych hasłach, a rozmawiamy bardzo sporo o tym, natomiast jest to naprawdę bardzo istotna rzecz właśnie, żeby wyeliminować te błędy ludzkie, no nie? Taka prosta, anegdotę, wiesz, to jest proste, znaczy... no nie? No jest proste, ja ci podrzucę do tego anegdotę, mówię, jak prowadziłem firmę hostingową, no to hostowałem też prawników. I to prawników znanych w internecie, medialnych i tak dalej. Często ich przenosiliśmy na nasze serwery. No to wiesz, za czym poprosiłem o dostępy do tego WordPressa, żeby go skopiować, to wiesz, prawnicy zasłaniali się tak, tu musi być NDA-ka przez was podpisana, tu musi być jakaś klauzula czegoś tam, to na papierów, a potem przychodziło hasło typu Jarek 8 do tego WordPressa, nie? Te hasła są dalej bezpieczne, tak? Ja też często uważam, że ważniejsze od tego banera cookies, że tam, no jak cookiesy wystawisz, to cię, nie wiem, jakiś RODO ktoś tam dojedzie. No nieprawda, prędzej cię zaatakują cyberprzestępcy, niż twoje hasło wycieknie, będzie większy problem niż to, że nie zrobiłeś, nie wiem, polityki prywatności w sposób poprawny. No, prawda. No. Więc nie bójmy jako się prawnik urzędu. Niestety no, rozkładam ręce, tak? No. Tak, no wiadomo, dokumenty trzeba mieć, ale też trzeba je stosować, tak? Bo co z tego, że my napiszemy w polityce prywatności, że są zabezpieczenia i jakie są zabezpieczenia, skoro to nie będzie prawda, albo to nie będzie stosowane w praktyce, no nie? A nie spotykasz się z czymś takim, że niektóre SaaS-y, ej, skopiujmy sobie regulamin od dłuższego SaaS-u, bo oni to zrobili dobrze, my też będziemy mieć? Tak, no pewnie, że tak. Ostatnio miałem właśnie taką dyskusję, nie pamiętam, czy to był SaaS, czy to był e-commerce, że po prostu musiałem argumentować, to był SaaS, tak, już pamiętam, że musiałem dawać jakby argumentację, dlaczego nie warto kopiować w ogóle takich regulaminów i takich dokumentów, no nie, jakby. Znaczy to jest bardzo duży problem, no nie, już abstrahując od kwestii tego, że to, co jest tam napisane, nie będzie się zgadzało z kwestiami bezpieczeństwa, tak, no ale jakieś tam kwestie praw autorskich i tak dalej, chociażby takiego dokumentu, więc no, albo wizerunkowo, albo to, że często kopiujemy od konkurencji. Mieliśmy taką sytuację, gdzie jeden z naszych klientów został pozwany przez konkurencję, bo skopiowała dokumentację, no nie, więc no. To są grube problemy, już mówię, abstrahując z tego, że to często nie jest prawda z tym, co się ma i stosuje, no nie.
No właśnie, dlatego ja pamiętam, że rozmawiałem z innym prawnikiem, to powiedział właśnie najpierw zabezpiecz systemy, przemyśl jak to robić, a potem to zrobiliście, po prostu opiszcie, a my to sprawniczymy i będzie Tak, dobrze. tak, dokładnie, dokładnie. I to się okazuje prosty proces. Na początku tworzymy sobie SAS-a, zabezpieczamy go, myślimy, gdzie te dane przepływają, że z tego systemu idą do tego systemu typu księgowego. Opisujemy to w sposób ludzki, a potem przychodzi sobie taki prawnik i on to opisuje w sposób prawniczy i mamy nagle politykę prywatności i całe regulaminy zrobione dobrze, tak? I to się nie wydaje skomplikowane. Ja będę podsyłał ten podcast do wszystkich osób, które będą pytały mnie, w jaki sposób zabezpieczyć. Bo wiesz, do prawnika też przychodzą osoby, które nie wiedzą, jak zabezpieczyć i po prostu pytają się, wiesz, co wymaga prawo, no nie? Prawo RODO nie wymaga niczego konkretnego, to mówię od razu. To prawda. Więc mogę co najwyżej dobre praktyki, więc będę przy okazji podsyłał odcinek tego podcastu. Tak, właśnie to a propos RODO też tam, ja się spotkałem z wieloma mitami związanych z RODO i bezpieczeństwem, że w RODO jest napisane, że twoja strona musi mieć SSL-a i to musi być jakiś tam SSL komercyjny. To wiele firm też to wykorzystywało. RODO jako w ogóle... A się okazuje właśnie, że w RODO w sumie to niewiele jest napisane o tym bezpieczeństwie. Znaczy ma być bezpiecznie, tak? Tak. Ma być adekwatnie do aktualnych trendów, wiesz, do aktualnych gdzieś tam praktyk, które są stosowane i tyle, tak? Gdzieś tam ISO ewentualnie to 20.001 i do 3 i tak dalej jest stosowane, no nie? W tych większych gdzieś tam organizacjach. No, ale tak naprawdę to w RODO jest, ma być adekwatnie. Tak, no. I tyle. Dokładnie, bo tu my, myśląc o zabezpieczeniu systemów, musimy dokładnie też pomyśleć, co my zabezpieczamy i po co. Tak? Innego rodzaju robi się zabezpieczenie na prostego bloga, gdzie tam w sumie poza dostępami do mojego hostingu nie ma nic i nawet jak to wycieknie, to w sumie twój login i hasło, to będzie wstyd tobie, a inaczej zabezpieczamy systemy bankowe, czy właśnie duże e-commerce, gdzie tych danych jest naprawdę sporo. No i też e-commerce e-commerce'owi nierówny, inaczej zabezpieczymy pewnie sklep internetowy, na którym sprzedajemy 3 rodzaje śrubek i 2 nakrętki. Tam mamy pewnie sprzedaż raz na miesiąc, a innego rodzaju zabezpieczymy dużego SaaS-a, tak? Gdzie mamy i sklep, jakiś system automatyzacji i jeszcze co gorsza integrację z partnerami, tak? Systemami płatności, mailingami i te przepływy danych i te danych jest naprawdę dużo, więc tak zastanowić się, co my mamy, co zabezpieczymy, kto ma gdzie dostęp, no to jest tego sporo, to jest taka w sumie praca na kartce papieru, tak? Biała tablica, rozrysować, gdzie co przepływa. A jak już rozrysujemy, gdzie coś przepływa, to mamy przecież piękną dokumentację do RODO w formie graficznej nawet. Tak, dokładnie. Zresztą, wiesz co, gdzieś tam z prawniczego punktu widzenia mogę, że tak powiem, sprzedać, jak my to robimy, no bo właśnie mamy taki, wiesz, set jakby pytań nawet o przyszłość, no bo jeżeli to jest MVP, to okej, okay, no nie, to tam, wiesz, plany planami i to jest teraz, no nie, ale gdzieś tam pytamy o jakieś takie przewidywania, predykcje, czy to będzie, wiesz, 10 użytkowników, czy to będzie 1000 użytkowników, tak, i to od razu już inaczej będziemy do tego podchodzić tak naprawdę, więc no ma duże znaczenie, tak samo branża, w której się działa, no nie, bo nie wiem, obsługujemy SaaS, który jest jakimś takim OLX-em, tak? Wiesz, jak to w startupach, no nie? Mój tak. Startup jest jak Uber, mój startup jest jak OLX, nie? Wiesz, tak. Wiesz, co chodzi? I drodzy słuchacze też na pewno kojarzą to. A co innego, jak jest fintech, tak? Gdzie nagle idzie o jakąś licencję małej instytucji płatniczej, no to wiesz, oprócz AML-a musi jeszcze wdrożyć odpowiednie systemy bezpieczeństwa wymagane, no nie? Zgadza się. I te fintechy naprawdę bardzo innowacyjnie podchodzą do niektórych rzeczy, coś, co jeszcze być może prawo nawet nie przewidziało, tak? Tak, no to ja myślę, że o kwestii prawa i technologii, od tego, co nie przewiduje, to jest w ogóle inny odcinek. Myślę, że ten AI popularny ostatnio jest dosyć fajnym przykładem na to na pewno. A powiedz mi, u kogo szukać pomocy w takim razie? No nie, no bo jeżeli my się nie znamy na tym, okej, okay, mamy jakiegoś tam programistę, to może dwa pytania. Czy taki programista, czy my możemy od takiego programisty wymagać, że wiesz, który nam koduje po prostu stronę SaaS, przyjmijmy, że to SaaS, nie e-commerce, nie strona zwykła, tylko SaaS-a nam koduje, jeden programista albo zespół. Czy on musi się znać na kwestiach bezpieczeństwa i my musimy wymagać tego od niego, czy powinniśmy szukać jakiegoś innego specjalisty w tym zakresie? Stąd programista powinien znać się na bezpieczeństwie, ale w swoim, że tak powiem, zakresie, tak? On powinien wiedzieć, jak bezpiecznie pisać kod, żeby ten kod nie miał jakichś tam dziur typu SQL Injection, XSS i tak dalej, więc od tej strony swojej programistycznej powinien wiedzieć, jak napisać poprawnie aplikacje, czy są, nie wiem, dostępy poprawnie dla użytkowników porobione, jakieś tam ACL-ki, czy w kodzie nie zapisał czegoś, co gdzieś się wyświetla publicznie i tak dalej. Tu powinien programista się na tym znać, programista, architekt, są odpowiednie szkolenia dla programistów, jak tworzyć bezpieczny kod, czy korzystanie z bibliotek, czy aktualizuje te biblioteki, frameworki, bo są jakieś security luki, no to jest jedna rzecz. Ten kod, ta aplikacja musi chodzić na serwerach.
Więc to, co ja widzę, to jest częsty problem software house'ów, że nie ma tam administratorów systemów. Tam najczęściej są programiści, którzy jednocześnie coś tam stawiają na serwerach. I to słowo coś tam jest naprawdę adekwatne, bo programista umie kodować i ja nie umiem programować. Więc jak programiści widzą moje czasem niektóre skrypty, to się za głowę łapią, tak samo jak ja się za głowę łapię, jak widzę, jak oni stawiają serwery. Więc drugą taką osobą, działem, powinien być dział administratorów, czy to zewnętrzny, czy wewnętrzny, którzy potrafi skonfigurować serwery dokładnie w ten sam sposób, zabezpieczyć je, odpowiednio dać uprawnienia do aplikacji, jakieś połączenia, firewalle, politykę kopii zapasowych, no bo bezpieczeństwo to też kopie zapasowe i znowu ciągłość przetwarzania danych, tak? Czy te kopie są szyfrowane? No bo wiesz, możemy robić kopie zapasowe, wyrzucać je gdzieś na zewnątrz i w ogóle tego nie szyfrować, tak? A co z testami? No bo wiesz, jeżeli powiedzmy mamy tego administratora, wszystko mamy, wiesz, pobezpieczone i tak dalej, to taka osoba od serwera oczywiście może być wewnętrznie z software house'u, no nie? Ale co z testami, już abstrahując od, wiesz, testów kodu, no nie? No to jakieś testy penetracyjne, testy bezpieczeństwa i tak dalej. Dokładnie raz na jakiś czas warto, to właśnie kolejna rzecz, jak już tu mamy programistów, deweloperów, mamy sobie właśnie frontendowców i tak dalej, mamy administratorów, którzy wszystko postawili, warto zamówić sobie w firmach security jakieś pentesty, audyt bezpieczeństwa. No znowu, human factor, administrator pracując nad, nie wiem, 300 serwerów może coś przeoczyć, tak? Może już czegoś nie mogę wiedzieć. Zamówić w tym samym software house, u którego było to wszystko stawiane? No nie. Właśnie najlepiej to zamówić. Takie pomysły też są, dlatego się tak, pytam. To jest, wiesz, to często też jest tak, że programista sam sobie testuje kod. No okej, jest git, nie? Sam na siebie nie doniosę, nie? Bo byłoby bez sensu trochę, nie? Więc to zamówić po prostu pentesty w firmach, które się tym zajmują, zrobią audyty. Nie zawsze to musi być pentest, tak? Czasem wystarczy, tak jak mówię, moja firma też tak robi, że są software house'y, które mają jakąś infrastrukturę i proszą nas, żeby nasi administratorzy weszli na ich serwery i zrobili audyt. Audyt poprawności konfiguracji pod kątem skalowalności, pod kątem właśnie bezpieczeństwa, to jest dużo tańsze niż pentesty, ale też dużo rzeczy pokazuje, że tu macie włączone 4 usługi, które w ogóle są niepotrzebne. Tu jest coś skonfigurowane domyślnie przez was, w ogóle nie używaliście tego, tak? No jak to mówię, niech ktoś inny spojrzy swoim okiem na to, tak? I już tutaj na tym etapie nawet MVP wychodzi dużo fajnych rzeczy, które nie tylko związanych z bezpieczeństwem, ale właśnie skalowalnością infrastruktury, czy brakiem kopii zapasowych i tak dalej, i tak dalej. Można to wykorzystać. No i potem jak ten system się rozrasta, zamówić pentesty, próby przełamania zabezpieczeń, czy to w aplikacji, czy to w infrastrukturze, czy być może pentesty socjotechniczne, tak? Jeżeli mam nasz SaaS, ma, nie wiem, pierwszą linię wsparcia telefoniczną, tak? Dużo tego jest. Więc tak warto też testować, nie? Socjotechnika to było mój kiedyś duże zainteresowanie. Stąd Kevin Mitnik i stąd prawnik. Nie, no, żartuję. Powiedz proszę tak na sam koniec taką jedną rzecz, którą powinni wynieść nasi słuchacze z dzisiejszego odcinka. Tylko proszę nie o hasłach. Stąd to może jeżeli nie o hasłach, to niech SaaS-y wprowadzają dwuskładnikowe uwierzytelnienie w swoich systemach. Bo... W sensie niech w swoich systemach chodzi ci o na przykład panel administratora, żeby miał dwuskładnikowe uwierzytelnianie, czy dla swoich klientów? Wszędzie. Czyli tak, pierwsze, niech korzystają ich pracownicy z dwuskładnikowego uwierzytelnienia do wewnętrznej poczty, do systemów i tak dalej, tak wszelakich, zwłaszcza do panelu administratora i niech swoim użytkownikom to udostępnią. No bo zobacz, mamy sobie wiele systemów SaaS-owych, gdzie nie ma dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Jeżeli z twojego SaaS-u wyciekną dane login i hasło, to ci, co użytkownicy, co mają tu faktora, będą spać spokojnie. Wyciekną twoje loginy, hasła twoich ludzi, ale używacie dwuskładnikowego uwierzytelnienia, śpicie spokojnie, tak? A rzadko widzę w niektórych systemach, że jest ten two-factor authentication. Duże systemy, nie, Facebook, Google ma, ale jest sporo SaaS-ów, gdzie tego nie ma. No tak. A to nie jest co, to wejdę jednak głębiej, wiesz co, w tą poradę, bo to w sumie fajny nowy temat. Czy wystarczy to jako SaaS-owiec, żebym udostępnił możliwość takiej weryfikacji dodatkowej przez SMS lub maila? Czy powinienem dawać także dodatkową opcję synchronizacji z jakimiś systemami do autentykacji, do weryfikacji? No to widzisz, no to... Takie minimum, no nie? Wywołałeś diabła. Dwuskładnikowe uwierzytelnienie w postaci kodów jednorazowych, czyli one-time passwordów, to słabe dwuskładnikowe uwierzytelnienie, które praktycznie mu w wielu przypadkach nie działa. No bo zobacz, wchodzisz na fikcyjną stronę, która bardzo przypomina twój SaaS. Na przykład załóżmy, że to jest ten OLX, ten taki SaaS tylko pisany przez KS. Ktoś może się nie znać przy OLX, a prosi, fikcyjna strona prosi ciebie, twojego administratora, czy użytkownika login i hasło, no to on podaje. Następnie wyświetla fikcyjny pop-up, podaj mi hasło jednorazowe z maila. Podajesz?
No podajesz. No tak. I zobacz, teraz cyberprzestępca ma około 60 sekund, żeby te dane wykorzystać na prawdziwym systemie. Co to za składnikowe uwierzytelnienie? No tak, bo te systemy typu, nie wiem, Google Authenticator i tak dalej, czy tam od Microsoftu, no to one, że tak powiem, na bieżąco ci potwierdzają, nie? Facebook ma chociażby coś takiego. Lepszym rozwiązaniem jest kluczyk. A, no właśnie, no kluczyk jeszcze. Kluczyk, tak, kluczyk, tylko taki fizyczny kluczyk, ponieważ on generuje hasło na podstawie adresu URL w przeglądarce. Więc on ci wygeneruje hasło do fikcyjnej strony i to hasło, ten ciąg jednorazowy, nie będzie pasował do prawdziwej strony. Więc kluczyki są odporne na ataki typu phishingowe. Wszystkie jednorazowe hasło, które jesteś musisz przepisać, przepiszesz na fikcyjnej stronie. Czyli te one-time passwordy z Google Authenticatora, z Facebook generatora jakiegoś tam, czy SMS-a, czy mailem. Ale zobacz, dwuskładnikowe uwierzytelnienie, że przychodzi coś na maila, a często ludzie mają ten sam login do SAS-u co do maila, to nie działa. To mówię, niestety. I znowu te hasła. No to... to jest naprawdę podstawa, no. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A czego się spodziewałeś? No? Znaczy, nie sądziłem, że to pójdzie tak bardzo w tym kierunku. Że pogadamy o jakimś AI, no nie, my dalej, naprawdę, no mówię, wczoraj jednemu właśnie prawnikowi będę pomagał z serwerem ze stroną internetową, no to jest tam naprawdę hasło jakieś Jarek 85, czy coś takiego. 85 to rocznik urodzenia, nie? To się nie zmieniło. Pytaj się o trendy, jakie się zmieniły przez ostatnie 10 lat. W kwestii haseł dalej ludzie mają proste hasła. Może RODO trochę zmieniło, dowiedzieli się, że te hasła mogą wyciekać, tak? No tak, dalej... tak, no bo medialnie to wszystko było tak, ale rozgrywane. Ale dalej. Wiesz, to jest tak, że jak zwykły obywatel musi mieć dostęp do wielu systemów, tak? Tu się zalogować, potem SASy, dostęp do poczty elektronicznej, nie wiem, kupujesz auto, to wszystko elektronicznie robisz, ubezpieczenia, każdy ubezpieczyciel ma swoje loginy, hasła, też są SASami, nie? No i te firmy ubezpieczeniowe na przykład nie mają polityki wymuszania trudnych haseł. No więc jak może być proste hasło, no to typowy Kowalski ma proste hasło, tak? Więc znowuż, może twórcy SASów powinni też edukować swoich obywateli, swoich użytkowników. Ej, w naszym SASie musisz mieć trudne hasło. No pewnie nie idzie to w parze z biznesem, bo jak będą musieli mieć ludzie trudne hasła, to nie będą kont zakładali. I pójdą do konkurencji, nie? Więc wiesz, biznes czy bezpieczeństwo, nie? Ale... Myślisz, że to też jest, wiesz, no bo ilość na przykład pól w formularzu jakby wpływa na to, kto się rejestruje i tak dalej. Zresztą ostatnio, z tego co pamiętam, Brand24 właśnie pokazał jakby jak wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz po różnego rodzaju testach. Czy długość hasła też twoje ocenie ma znaczenie pod tym kątem? No, jak ktoś nie chce zapamiętać trudnego hasła, to się pewnie podda. Ale można to obejść. Generatorami haseł, nie? Tak, ale jeżeli ktoś nie chce korzystać z generatorów haseł, to zróbmy możliwość logowania, rejestracji poprzez konta social mediowe, poprzez Facebooka, poprzez Google'a. Tak? Wtedy my musimy jako użytkownicy zabezpieczyć tylko swojego Gmaila, tylko albo aż. A nie musimy pamiętać loginu i hasła do SASa. No tak, ale te generatory są wbudowane już w przeglądarki, nie? Więc to tak naprawdę kompletnie nie jest jakby problem z czegoś takiego skorzystać. Widzisz, i tak i nie, bo to, że nie jest problem, to już ci mówię, że jest problem, bo bardzo często na swoich social mediach wrzucam informację, jak ktoś siedzi w kawiarni, zostawia otwartego laptopa i idzie do toalety. Wystarczy podejść, skopiować hasło, a do banków, z jednego banku tak właśnie dziewczyna zostawiła komputer odblokowany. Napisałem do tego banku, fajnie bank zareagował, bo zdalnie wyłączyli im sprzęt, tak? Więc brawa dla banku, ale już sam fakt, że ktoś, wiesz, pracownik nieświadomy zostawia otwarty komputer z zapisanymi hasłami w przeglądarce i nie ma żadnego loginu hasła do blokady tego Windowsa, nie? To widzisz, w tym wypadku jakby te hasła nie były zapisane, to by nie wyciekły. No tak. Dalej human factor. Tak. No szkolenie naprawdę uświadamianie na konkretnych przypadkach, co się dzieje. Zresztą też problem jest taki z tymi wyciekami danych i od strony użytkowników. No, jak nie wiem, okradną ci na 50 zł na blika, to pójdziesz na policję się poskarżyć? No nie pójdziesz, bo wstyd, no wstyd, nie? Prawda, to tym akcentem kończmy. A podasz mi hasełko do blika? Tak. Wiesz, że na samym początku chciałem się zapytać ciebie, ale to usunąłem finalnie o imię panieńskie twojej matki. A bardzo. Pewnie jak się dobrze poszuka, to znajdzie. Tak, imię ulubionego zwierzaka z dzieciństwa, nie? Tego typu rzeczy. Jak jest pytanie o zupę, to wpisuj pomidorowa, zawsze działa. Okej. Okay. Tak. Dobra, myślę, że tym akcentem możemy, że tak powiem, kończyć. Kamil ma jeszcze dla was bardzo fajne szkolenie, o którym za chwilkę sam opowie. Szkolenie robię dla takie podstawowe, właśnie nie dla korporacji, tylko dla pracownika korporacji, który ma się nauczyć, jak zabezpieczyć siebie przed Alixem i tak dalej. A jak on będzie świadomy, bo to widzisz.
Większość szkoleń, które się odbywało w security, to jest szkoli typu nie wysyłaj maili poza korporację gdzieś tam, wyloguj się z komputera. Ja stwierdziłem, że robię szkolenia dla firm i to jest taki benefit dla pracownika, czyli firma szkoli swojego pracownika, jak on ma być bezpieczny w internecie. Przez to, że ten pracownik zaczyna czuć, że o, to jest fajnie, nie włamał mi się na mojego prywatnego Instagrama, jeszcze pracodawca za to płaci, to w ten sposób on rozumie to bezpieczeństwo, zaczyna o to dbać, co się przekłada na to, że jest bezpieczny w firmie, bo te same mechanizmy działają. I to jest ten sposób przekonania firmy i sporo firm właśnie kupuje to szkolenie i szkole jako podwykonawca dla nich, że to jest, wiesz, ich wewnętrzne szkolenie i pracownicy są spoko. Teraz duża piekarnia właśnie mnie kupiła taki pakiet szkoleń, bo ludzie mieli w dupie bezpieczeństwo. Pierwszą turę wyszkoliłem i się nagle okazuje, że oni, wiesz, pozabezpieczali swoje Instagramy, a jak już złapali ten nawyk, to w firmie też są bezpieczniejsi. Oczywiście link do tego szkolenia znajdziesz również w opisie do tego podcastu. Drodzy słuchacze, oczywiście wszystkie namiary do Kamila znajdziecie. Tak jak prosiłem wcześniej, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało dawajcie znać. Namówię wtedy Kamila do nagrania kolejnego odcinka z odpowiedziami na wasze pytania. Mam nadzieję, że coś podeślecie, także będziemy z wami oczywiście w kontakcie. Kamil, czy na sam koniec już chcesz coś dodać na pożegnanie się ze słuchaczami? Bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia. Bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia, bądźcie bezpieczni. Dzięki Kamil, jeszcze raz. Dzięki, trzymajcie się. Okej, no to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania lub szukasz profesjonalnego wsparcia, no to możesz zawsze się ze mną czy z Kamilem skontaktować. Mojego maila i też Kamila znajdziecie w opisie do tego odcinka. Dodatkowo też udostępniam prosty link do formularza kontaktowego. Zachęcam również do pozostawienia oceny mojego podcastu w swojej aplikacji. Będę ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. I do usłyszenia. Cześć, dzięki wielkie.